festyn archeologiczny nie sprowadził się tylko do wspólnego poznawania przeszłości i zajrzenia w przyszłe możliwości czy technologie. Te już dostępne, ale jeszcze dość rzadko wykorzystywane, wkroczą do jednostek muzealnych. Pozwoli na to podpisana w sobotę umowa. Z jednej strony GovTech Polska, z drugiej strony trzy muzea, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Muzeum Podlaskie w Białymstoku i Muzeum Okręgowe w Suwałkach. Trzy muzea, które w swoich zbiorach mają prawie wszystkie albo zdecydowaną większość zabytków związanych z historią jaćwieży, czyli zabytków jaćwieskich, a umowa z grubsza rzecz biorąc dotyczy udostępniania przez te trzy muzea swoich zbiorów właśnie w tym zakresie, w zakresie kultury jaćwieskiej, do popularyzacji, do edukacji, czyli krótko mówiąc i praktycznie mówiąc, laboratoria GovTechu będą skanowały, opracowywały i wykorzystywały do swojej działalności edukacyjnej to wszystko, co jest w naszych magazynach, zbiorach. To będą korzystały z tej wiedzy, którą my badamy i udostępniamy. Zdaniem Jerzego Brzozowskiego zawarte pionierskie porozumienie otworzy zupełnie nową jakość w edukacji historycznej realizowanej w polskich szkołach. A dla nas najważniejsze, bo od 20 kilku lat, odkąd organizujemy ten jaćwiecki festyn archeologiczny, walczymy o to, żeby miasto Suwałki i Suwalszczyzna mogły się promować jaćwieżą. Różnie to wychodzi, ale wszystko wskazuje na to, że dzięki temu, że w swoje ręce wzięła to pani minister Justyna Orłowska i GovTech Polska, że od tego momentu ta promocja miasta, regionu tą jaćwiecką przyszłością będzie bardzo mocna, a dla nas to jest najważniejsze.